Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jaco i Burzyk, hej. Sprawdzimy internetowe radio od Hamy DIR355BT. Jest to radio wiszące, kuchenne, z bezinwazyjnym systemem montażu. W pudełku znajdziemy oczywiście nasze radio internetowe, zasilacz sieciowy, bo nie mamy wbudowanego akumulatora, jeden z dwóch systemów montażu naszego radia do szafeczki, instrukcje obsługi. Drugi jest już zamontowany na radiu, jest to ten bezinwazyjny, z którego ja osobiście korzystałem, wisiało sobie na półeczce. Jest to kawałek blaszki, która jest przykręcana do naszego radia, a wewnątrz blaszki jest wyłożona welurem, tak więc od razu mogę powiedzieć, że nawet białej półki nie pobrudziło ani nie zarysowało. Mhm. Troszkę szkoda, że ten zasilacz nie jest zakończony zwykłym USB-kiem, tylko takim, bo zawsze w domu w razie czego, jakby coś się uszkodziło, to USB-ka drugiego byś miał, a tutaj... Ale to jak wepniesz raz, to już później tego nie ruszasz, nie wypinasz. Ale to jest szafka kuchenna, jak nóż ci się omsknie. No to musisz powiesić tam, gdzie nie korzystasz z noża. Jeśli chodzi o 355, to jej wymiary to 73x210x210 mm. Waga nieco ponad 1,5 kg. Jak na swoje gabaryty jest dość lekka. Mhm, tak, mógłby być cięższy zdecydowanie, ale no to po to, że jest wiszący, no żeby też jakoś nie obciążał bardzo półek czy szafek. Myślę, że to jest odpowiednia po prostu waga na taką konstrukcję. Tak, jeśli chodzi o moje półki, pokażę Wam je w przebitkach. Jest to półka wisząca na tych linach takich. Jutowe one chyba są i absolutnie radyjko nie ruszało tej półki, nie przekrzywiało nawet przy głośniejszym odtwarzaniu muzyki. Jaki przetwornik się tu znalazł? Jeden mono, obok znajdziemy bass reflex. No wiadomo, że jest to radio internetowe, nie jest to głośnik, z którego byśmy faktycznie chcieli oddawać się przyjemności słuchania muzyki audiofilskiej, tylko po prostu podczas przyrządzania jakiegoś dania, żeby coś nam tam brzdąkało, bo sama specyfika tego radia wygląda na to, że jest to radio typowo kuchenne. I super. Moim zdaniem właśnie tego typu konstrukcja w kuchni się sprawdza. No bez przesady, tam nie musimy mieć nie wiadomo jakiego basu, czy głośników smart, Sonosa i innych. To jest właśnie rozwiązanie fajne do kuchni. Już widzę, że mojej mamie by się spodobało. Dokładnie tak. A dodatkowo możemy przeskoczyć przez naprawdę wiele trybów, bo mamy możliwość odtwarzania przez DAB, DAB+, FM, poprzez właśnie radio internetowe, czy chociażby przez klasycznie Bluetooth, czy udostępniając muzykę ze Spotify'a. I nawet nie potrzebujemy do tego aplikacji, która oczywiście jest i za chwilkę Wam ją pokażemy. Jeśli chodzi o połączenia, no to Wi-Fi 2 i 4GB, dodatkowo Bluetooth 4.2. No wystarczy. Wystarczy. Jeśli chodzi o zasięg, no to tak naprawdę śmiało około 10-12 metrów. Oczywiście, jeśli nie ma ściany między nami a urządzeniem. Co by tu jeszcze powiedzieć, gniazda, jeśli chodzi o specyfikacje? Mamy oczywiście możliwość zapamiętania 30 stacji. Gniazda. Jest gniazdo, które pozwoli nam zupdate'ować nasze urządzenie, ale jeśli mamy dość dobre połączenie Wi-Fi, dość dobry sygnał, radio zrobi to automatycznie poprzez połączenie bezprzewodowe. Dodatkowo mamy gniazdo... aux wejściowe, wyjście słuchawkowe i zasilające. Dokładnie tak. Super. Nawet w obie strony można się dźwiękiem podzielić. Dzięki której będziemy mogli złapać więcej stacji radiowych. Z odpowiednią pętelką, żeby sobie zaczepić. Mhm. Nie no, naprawdę spoko, możemy teraz sobie omówić wygląd jeszcze. Mhm. Możemy przejść naprzód, bo tam dzieje się najwięcej. Tam znajdziemy kolorowy wyświetlacz 2,4 cala, dodatkowo pokrętło, które będzie również super przyciskiem. Przyjemne. Zatwierdzającym wybraną pozycję. Trochę głośne. Trochę głośne, ale naprawdę bardzo fajnie działa. Jest dość precyzyjne. Nie mogę się do tego przyczepić. Ja przez większość czasu naprawdę korzystałem tylko z pokrętła, nie miałem zainstalowanej aplikacji i wystarczało śmiało. Nawet bym powiedział, że szybciej jestem w stanie ustawić sobie radię przez właśnie te pokrętło, aniżeli przez aplikację Wi-Fi, bo ona czasem troszeczkę gdzieś zatnie, czasem troszeczkę gdzieś zamuli, a to działa naprawdę bardzo fajnie, płynnie. Dodatkowo nad wyświetlaczem mamy przyciski od 1 do 7, które pozwolą nam włączyć zaprogramowane stacje. I one mają fajny, przyjemny skok. Mhm. A od spodu znajdziemy przyciski do zarządzania radiem. Skrajnie od lewej strony znalazł się włącznik, przycisk ustawień, przycisk zapisywania. Dokładnie tak. Przycisk informacji, tu będziemy mogli też update'ować nasze radio, przycisk moda. Powrót do jakiejś strony głównej i powrót o jeden ekran. Nie, no ten fajnie. Powrót o jeden ekran
mógłby działać precyzyjniej, bo czasami przy radiu internetowym jest tak, że zamiast cofnąć się, przypuśćmy na to, ustawimy sobie na Anglię, chcielibyśmy cofnąć się do popularnych stacji, z których jedną wybraliśmy, to czasami potrafi nas niestety wyrzucić do menu głównego. Podczas gotowania nawet brudnym palcem dotkniesz, nic się nie powinno tutaj wydarzyć. No właśnie, bo... I wyświetlacz się nie palcuje, bo nie jest bardzo brudny, a uwierz mi, że moja mała córka lubi, jak stawiam ją po prostu na blacie przy tym radiu i ona sobie tam paluszkiem po wyświetlaczu jeździ, bo tam zawsze jest podświetlona ikonka radia chociażby internetowego, jakie mamy włączone. Ona chce obsługiwać jak smartfona, a tu się nie da. A wcześniej mieliśmy, wcześniej żeśmy dużo słuchali, jak przed Halloween, nie? To znalazłem takie radio w New York, gdzie była taka dynia zrobiona, wiesz, na takiego potwora. To ona bardzo, jej się podoba. Bardzo lubiła tam paluszkiem przestawiać. Co znajdziemy? No to tu bym powiedział, że to jest spód radia. No tak, w tej pozycji to jest spód. Tam znajdziemy maskownicę i oczywiście przetworniki, o których wcześniej wspomnieliśmy. Na górze radia, no i logo Hamy, na górze radia znajdziemy możliwość zamocowania właśnie tych jednego z dwóch uchwytów, żeby powiesić nasze radio. Ten bezinwazyjny i ten inwazyjny, który no już niestety będziemy musieli przykręcić do szafki i liczyć się z tym, że zostaną nam dziury po śrubach. Bardzo fajny jest ten uchwyt, dobrze wykonany i naprawdę sprężysty. W środku wyłożony taką jakąś, tak, welurową tkaniną. Naprawdę spoko to wygląda, nie bałbym się tego zaczepić, myśląc, że coś się zniszczy. Nie, absolutnie z białą półką nic nie zrobiło, radio się nie przesuwało. Jak zdejmowałem, to również nawet nie został żaden ślad po tym, że to było tam zamontowane. Z tyłu oprócz gniazd znajdziemy również cztery takie, bym powiedział, nóżki, odbojniki, bo będą one zapobiegały temu, żeby plastik szorował nam po ścianie. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd. Tak, ogólnie trzeba przyznać, że bardzo dobrej jakości materiały to są. Tutaj ta krawędziowa część, ona jest z jakiegoś pięknego tworzywa. To jest takie szaro-srebrne, ale jest przepiękne. I absolutnie bardzo się nie brudzi. I w ogóle nic nie przyjmuje nawet moich odcisków palców, a jest no wizualnie szalenie mi się podoba taki kolorek delikatny, całkiem elegancki. I tym powinni zastąpić wszystkie piano blacki. Dokładnie. To jest bardzo fajne tworzywo. No wiem jeszcze, o czym nie wspomniałem. Nie wspomniałem o maksymalnej głośności, a już wam mówię, jak ona wygląda. Jeśli radyjko będzie wisiało, to wtedy osiągniemy w okolicach 87 dB. Jeśli by stało przetwornikiem bezpośrednio do naszego decybelomierza, no to jest to 95 dB, ale maksymalna głośność nie służy temu radiu, no po prostu jest już za ciężko dla niego. Mieliśmy wrażenie, że uszkodzimy przetwornik wtedy przy tych 95 dB, więc ja osobiście nie polecam. Jest to radio, które będzie sobie brzdąkać. Teraz jak będzie, zbliżają nam się święta Bożego Narodzenia, włączamy sobie jakieś radio. Nie na wysokiej głośności. Z kolędami będzie się sobie brzdąkało, naprawdę wtedy będziemy w stanie klimacik w domu będzie piękny. Zauważyć poszczególne pasma, a nic nie będzie sobie przeszkadzało. Będzie piękną ozdobą kuchni, każdej. Jeśli chodzi o aplikację, która jest właśnie do naszego radyjka internetowego, jest to aplikacja Undock. Mieliśmy już okazję z niej korzystać przy okazji testów innych modeli radia internetowego od Hamy. Bardzo łatwo dodajemy swój sprzęt. Tu mamy możliwość przeskakiwania pomiędzy trybami odtwarzania radio internetowe, podcasty, Spotify, DAB+, FM, Bluetooth czy wejście AUX. Jeśli chodzi o radio internetowe, ja może przyciszę, żeby nam nie zbanowało. Połączyliśmy się, bardzo, bardzo łatwe i intuicyjne jest przeszukiwanie naszych stacji radiowych, chociaż ja osobiście, tak jak wspominałem wcześniej, zdecydowanie wolę poruszanie się po właśnie systemie naszej Hamy poprzez właśnie joystick na radiu. I działa to zdecydowanie szybciej, bo tu zawsze troszeczkę muli, a dodatkowo jesteśmy dość daleko od routera, co też ma wpływ na działanie aplikacji. Powinno się tam zmienić na wyświetlaczu wszystko? Zmienia się. Ok, super. Tu mamy teraz grane, przeglądane. No i dodatkowo ustawienia naszego radia. Możemy ustawić język, włącznik czasowy, czy chociażby equalizer. Jest to ta rzecz, której nie jesteśmy w stanie zmienić z pozycji radia, przynajmniej ja tego nie znalazłem. Natomiast w aplikacji jest to bardzo fajnie pokazane. Możemy delikatnie go
skorektorować nasz dźwięk, jaki będziemy chcieli, tony niskie czy tony wysokie, które mają bardziej się wybijać. Jest to ustawione mniej więcej na równi i uważam, że to chyba jest najbardziej optymalnie dla DIR 355BT. Posłuchajmy. Zaczniemy od Head is Underwater, Gloria Tells. Dobrze, jeszcze coś, może Don't Wanna Sleep. Wydaje mi się, że wystarczy. No, czuć, że jest tu jeden i słychać, że jest tu jeden przetwornik. Jest to przetwornik nastawiony na taką dość ciepłą barwę, bo głównie słychać tu uderzenie basu. Nie jest to bas oczywiście znany nam z JBL-i, ale mimo wszystko jest dość przyjemny dla ucha. Nie można powiedzieć, że nie. Na takiej głośności jak była teraz, jest to nieco ponad połowa. Bo jeśli byśmy go rozgłośnili, no to wtedy już się robi ciężko. Znaczy ogólnie jest przyjemnie, ja muszę przyznać. Tak jak mówisz, no nie ma co się spodziewać jakości głośnika Bluetooth po prostu w tej cenie, no bo tu jest dużo więcej funkcji, ale myślę, że jest całkiem spoko jak na urządzenie, które ma sobie grać w kuchni. Poza tym ten korektor graficzny, którym troszeczkę można się pobawić, dołożyć sobie wysokich tonów, zbalansować tak jak według własnych upodobań, no sprawia, że naprawdę da się spoko z tego posłuchać muzyki, coś robiąc, nie siedząc i słuchać tego głośnika, no bo wtedy
Wiadomo, że człowiek by oczekiwał może trochę lepszej jakości dźwięku, ale towarzysząc w codziennych obowiązkach, to myślę, że jest spoko. I tak naprawdę to radio, które wcześniej testowaliśmy, ja miałem DIR też 3200 chyba się nazywało, też tak sobie nam basem nie zaimponowało, a okazuje się, że ludziom się całkiem podoba i do pracy w kuchni w zupełności wystarcza. I no właśnie, jest z tym. To zależy od miejsca przeznaczenia. No, ty na pewno swojego radia internetowego słuchałeś w pokoju, jak słuchasz głośników mobilnych. No to... Ja to od razu miałem zamontowane w kuchni podczas robienia, nie wiem, obiadu, kolacji, tak. czy śniadania. I to wtedy w zupełności wystarcza. Radio sobie grało i zdecydowanie wystarczyło. Czy chodziło o audycje jakieś radiowe, gdzie nie było po prostu żadnych efektów dźwiękowych oprócz lektora. Jakieś podcasty. Naprawdę no bardzo fajnie to wypadało. No, trzeba mieć cały czas na uwadze to, że nie jest to głośnik mobilny i nie należy oczekiwać po nim takiej jakości dźwięku. Jest tu jeden przetwornik, jeden mały, malutki bas refleks, ale mimo wszystko jest troszeczkę tego basu. Średnie i wysokie oczywiście są. Możemy to troszeczkę skorygować tym korektorem graficznym, jak wspominał Daniel. Zaraz Wam pokażę. W tym momencie mamy ścięte tony, niskie całkowicie. No fajnie, że to jest. Jesteśmy w stanie troszeczkę to radio do siebie, do swoich potrzeb dostosować. A jaka jest cena? Cena jest to 500 zł. No tak, sprzęty Hamy nie są tanie, już to powtarzamy któryś raz, ale jednak są to urządzenia z dostępem właśnie przede wszystkim do całej masy, do tysięcy stacji radiowych z całego świata, a to jest obecnie w cenie, bo nie potrzebujesz dodatkowego urządzenia. Tak naprawdę bez smartfona spokojnie sobie poradzisz z całą obsługą tego urządzonka. I ogromna kolejna zaleta jest tego, że to radio nie zajmuje żadnego miejsca. No bo ono wisi w powietrzu, czyli tak naprawdę zero miejsca w kuchni zajmuje. Jeśli ktoś ma małą kuchenkę, proszę bardzo, wieszasz sobie tyle ci na szafeczce, tam gdzieś ta blaszka będzie odstawała. Poza tym przestrzeń zagospodarowana perfekcyjnie, bo tak jak ma stać, no to trochę już nie bardzo, bo to się przewróci, bo coś. Ale w formie wiszącej to jest po prostu rewelacja i tak naprawdę my tak sobie grymasimy właśnie przez to, że testujemy bardzo dużo głośników mobilnych, ale jeszcze nie było osoby, której daliśmy lub pokazaliśmy radio internetowe, która byłaby z niego niezadowolona. Wszyscy są zachwyceni. Tak, wspominał właśnie Daniel o tym, że jest to radio bardzo fajne, bo nie zajmuje miejsca, przede wszystkim do małych pomieszczeń, co robi się coraz bardziej modne. Dodatkowo mamy trzy możliwości zamocowania tego uchwytu, w zależności jak wygląda, jak kształtuje się nasza szafka, żeby radio zbyt bardzo nie odstawało od szafki, nie dochodziło do ściany, a nie wystawało z tej strony. I chyba tak też na ścianie by można je przymontować. Mógłbyś, ale już z kolei na tamten... Tak, na tamten zestaw, no właśnie, czyli nie musi... Tylko, że wtedy, nie miałbyś... Wyświetlacz trochę niewygodnie. Nie, wtedy byś musiał je mieć w tej pozycji. Aha, czyli od dołu no patrząc na uchwyty. Nie, no nie, właśnie, nie, do góry, dobrze, do góry, no. No to trzeba być wysokim. No, to u ciebie nie przejdzie. Wiedziałem, do czego będzie pił. Nie, to tak przy okazji wyszło. Nie myślałem o tym wcześniej. Ale ja się tym nie przejmuję. Małe jest piękne, tak więc... Małe jest piękne, więc przy tym zostańmy. Śmieje się ten, co ma 2 cm więcej ode mnie. Ale ma. Nigdy o tym nie zapominaj, jak to Konrad mówi. Hama DIR 355 BT. Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt dla osób, które chcą mieć dostęp do stacji radiowych z całego świata, dodatkowo mają małą kuchnię, nie mają miejsca, bo jak wiadomo, tych urządzeń kuchennych jest multum. Tu masz blender, tu masz jakiś piecyk, tu masz położoną deskę, tu sobie ciachasz warzywka, nie ma miejsca, tu zaraz kuchenka gazowa czy płyta indukcyjna, a dzięki temu będzie też bezpieczne i czyste, bo to w górę rzadko co wytryśnie tak. Doman kiedyś tak u mnie smażył jajecznicę, jak pomidory dodał na patelnię, to gorąco pożar był taki, że sufit aż, kurde. To było ukraiński paliwie rakietowy smażony na oleju. Ale to było dobre. Niekoniecznie, bo też można, wiesz, to w zależności gdzie go powiesimy, nie? Bo jak będzie gdzieś przy kuchni czy przy płycie indukcyjnej, no to tak, może być problem. Bezpieczne miejsce dla radyjka, z dala od oczywiście jakichś ciepłych rzeczy, żeby nam nie uszkodziło przetwornika. I będzie nam służyło naprawdę bardzo długo. I na przykład kot go nie przewróci. To prawda. Bo sobie będzie wisiało, to kot nie ruszy. Może próbować, ale nie da rady. Będzie mógł co najwyżej drapać po maskownicy i to wszystko, co z nim zrobi. Bardzo fajne, bardzo ładne urządzenie z wieloma funkcjami, wieloma trybami odtwarzania muzyki. No nie najtańsze, mnie. Ale to jak zawsze. No powiem Ci, że zachwyciło mnie. No.
zobaczenia.